Cześć, witajcie na targach E3 w Los Angeles. Dzisiaj trafiliśmy na coś w stylu backstage'a Sony, gdzie można ograć dużo różnych tytułów bez stania w kolejce przez godzinę. Między innymi można tutaj zagrać w grę, która z Sony nie ma zbyt wiele wspólnego, czyli w Assassin's Creed Syndicate, najnowszą odsłonę Assassina. Zobaczmy, jak to się prezentuje w akcji. Okej, więc jak widzicie, to jest fragment, który był pokazywany na pierwszym gameplayu, ale fragment, który możemy oczywiście przejść nieco inaczej, więc ja chociażby zrobię tak, że teraz zamiast wejść na dorożkę, pójdziemy sobie od razu dachami, ale to za chwilę. Popatrzmy sobie, jak w ogóle tutaj wygląda to otoczenie. Przyznam szczerze, że to, co mi się najpierw podobało na gameplayu, tutaj podoba mi się jeszcze bardziej te kałuże, błotniste ulice, na których zostawiają ślady te dorożki, słońce, jak ono się odbija od tego dla kontrastu, bardzo fajnie to wygląda, więc ja byłem bardzo dużym fanem miasta Paryża w Unity. Mam nadzieję, że ten wiktoriański Londyn w swoim pełnym spektrum też będzie naprawdę dawał radę, bo technologicznie Ubisoft ma tutaj, powiedzmy, ma metody, ma sposoby, są w stanie to zrobić fajnie, więc mam nadzieję, że koncepcyjnie też będzie się to prezentowało na tyle spoko, że będę z chęcią sobie chodził po ulicy po prostu, nawet zamiast chodzić po dachach. Tak robiłem w Unity na przykład. No, ale wspominałem wcześniej, że pójdziemy sobie dachem, więc Linka z hakiem, bo po co się przemieszczać inaczej? Mogliście zauważyć, nie wiem, czy to widzieliście, generalnie wygląda to w taki sposób, że jak chodzimy gdzieś poniżej, właśnie na przykład po ulicach, to wyświetlają nam się, o, patrzcie, tam lewy L1, L1, L1. Możemy to na przykład wykorzystać, poruszając się poziomo. I to jest naprawdę super, szczególnie biorąc pod uwagę, że tutaj znów mamy przynajmniej tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy, jest ta tendencja, że te ulice są szerokie. Jak widzicie, nie ma tego, co było w Unity, przynajmniej na tej ulicy, czyli takich jakby przygotowanych obiektów, po których możemy się przemieszczać pomiędzy jednym dachem a drugim. Tego w Unity było mnóstwo i zresztą się nie dziwię, bo to by było irytujące, gdyby nie było czegoś takiego. Tutaj po prostu używamy linki z hakiem, także jest spoko. Dobra, zaraz wchodzimy na teren wrogiego gangu. To jest jakaś misja, nie wiem, czy ta misja, czy sposób przechodzenia tej misji jest też jakimś rodzajem aktywności pobocznej, bo generalnie wygląda to tak, że wchodzimy na właśnie teren wrogiego gangu, jakąś taką twierdzę, to się nazywa Gang Stronghold, i tutaj mamy dwie rzeczy, które możemy zrobić: albo zabijamy wszystkich, albo uwalniamy naszych kolegów, których możemy sobie tutaj zobaczyć za pomocą Eagle Vision. Tutaj mamy jakichś przeciwników. Są na czerwono. Nasi koledzy powinni być na zielono. O, tutaj jest jeden z nich, więc spróbujemy go uwolnić. Zobaczmy, co mamy w ekwipunku. Jest oczywiście pistolet, no z tego nie będziemy teraz... O, jest też gwizdanie. Tego nie chciałem akurat teraz wykorzystywać. Mamy halucynogenną strzałkę, która teraz w sumie się nie przyda. I mamy noże do rzucania. Ale tylko to by było zbyt takie pójście na łatwiznę. Zróbmy to jakoś tak po męsku bardziej. O, o! Ktoś mnie zauważył. Nie. No, za pomocą X-a ściągamy kapelusz i przechodzimy w tryb skradania. Patrzcie. Gdzie on wkłada ten kapelusz w ogóle? No, naprawdę nie. No, mamy tutaj jednego przeciwnika, drugiego przeciwnika. Ciekawe coś... Ciekawe... Nie. A, faktycznie. Ktoś tu jest. Dzień dobry. Ja mam tylko pięści. No! Dobra, zrobiłem to iście po asasyńsku. Nie wiem, czy chcę wam to pokazywać, ale... Dobrze, wracając, pani mi tu przeszkodziła. Spróbujmy sobie wskoczyć do siana. Załatwimy jednego z sianka, załatwimy drugiego z sianka. No po prostu cały Assassin's Creed. Dobra, i teraz chyba już uwolniłem mojego ziomka. On, teraz wymieniamy takie męskie spojrzenia. Teraz to jest tak, wiesz, wisisz mi przysługę. A jak nie, to wsadzę ci głowę w ciało. No. Dobra, ktoś tutaj jeszcze jest, więc przejdźmy sobie do następnego z naszych kolegów, dlatego że tam, z tego co pamiętam, powinno być nieco więcej przeciwników. Zobaczmy, co nas tam czeka. Dobra, użyjmy linki. Oh yeah. Ja powiem wam, że ta linka jest całkiem spoko, tak zwiększa płynność tego poruszania się. Dobra, mamy tutaj... Jest tu jakaś rzecz, którą można chyba, nie wiem, może za pomocą tych
noży do rzucania mógłbym to... Haha! Dobra, załatwiony. Tego ściągniemy z góry. A ten mnie nie widzi oczywiście, no bo... Jakby miał to zrobić? No i dobra, mamy następną osobę uwolnioną. Także jak widzicie, no jeśli chodzi o skradanie się dalej, to jest bardzo taki umowny i mało precyzyjny system. No jest to, do czego się przyzwyczailiśmy w ostatnich odsłonach Assassin's Creed. Możemy się skradać ludziom zaraz obok pola widzenia. Coś, czego ja akurat nie lubię, ale rozumiem tak jakby ideę. No jest to jednak... takie są założenia designerskie tej gry, że to skradanie się ma być lekkie i przyjemne, nawet dla kogoś, kto nie jest hardkorowym fanem tego typu gier, to znaczy gier skradankowych. Dobra, udało mi się załatwić wszystkich przeciwników i uwolnić moich kolegów. Nie wiem do końca, w jakiej konfiguracji to zrobiłem, ale przejęliśmy właśnie wrogie terytorium, no bo oczywiście ta wojna gangów to jest tutaj motyw przewodni. My jesteśmy ci tacy żółto-zieleni, tamci są czerwoni. Dobra, zyskaliśmy co? Walutę, funty, expa, jakąś broń i chyba... Nie wiem co to jest ten Henry Green, o co tam chodzi. No i przejęliśmy właśnie terytorium gangu. Teraz będziemy mieli taką małą skryptowaną scenkę, która nas już zaprowadzi do samego końca, to znaczy oczywiście w związku z tym, że przejęliśmy wrogie terytorium, to szefowa tego gangu, czyli Krwawa Mori bodajże, czy ona się jakoś tak nazywa, nie będzie z tego zadowolona. No i mamy scenę pościgu, która oczywiście zaprowadzi nas do wielkiego nowego feature'u tej gry, czyli pościgów za pomocą dorożek. Tutaj wykopiemy kogoś ze środka. No i jedziemy. Jak to mówił jeden z obecnych tutaj przedstawicieli Ubisoftu, to teraz gra zmienia się podobno w grę wyścigową, czyli możemy też spychać ludzi z drogi. Dobra, to się przyda. No generalnie za pomocą prawego triggera przyspieszamy, za pomocą lewego zwalniamy. Możemy też użyć nitro, czyli po prostu uderzyć naszego konia, żeby poruszał się szybciej. To jest bardzo okrutne, więc robię to z wielką niechęcią. No i dobra, musimy zepchnąć tego kolesia. Okej. Jak widzicie, zachowanie tych koni jest bardzo specyficzne, to znaczy te ruchy kamery są strasznie... takie agresywne, takie... Wszystko tutaj ma mieć taki feeling, że jest bardzo niestabilne i te wyścigi mają być strasznie emocjonujące. No, sprawia to bardziej wrażenie takiej rzeczy dorzuconej do gry jako jeden z elementów. No nie jest to zdecydowanie... Nie sprawia to wrażenia czegoś takiego jak na przykład statki w Assassin's Creed Black Flag, gdzie to faktycznie był taki wręcz osobny element gry, potrafiący wciągnąć na dłużej. No i po krótkim loadingu dochodzimy na miejsce w Wojnie Gangów, gdzie pokażę wam w pełnej krasie ten nowy system, który jest wykorzystywany przede wszystkim przez głównego bohatera, męskiego głównego bohatera, jednego z dwóch głównych bohaterów w tej grze, czyli walkę na pięści. Mamy tutaj sporo przeciwników, którym możemy obić twarze, więc zaraz to zrobimy. No generalnie w walce na pięści mamy zwykły atak, mamy stun, czyli ogłuszanie za pomocą X-a i oczywiście jest tutaj mnóstwo, no są tutaj kontry. Jeśli ktoś nas atakuje, to możemy wykonać kontrę tak samo jak w walce mieczem w serii Assassin's Creed. O, tutaj ktoś we mnie celuje z pistoletu. Generalnie ta walka na pięści jest strasznie dziwna, ona jest bardzo chaotyczna. Czasami sprawia wrażenie, jakby jedyne co trzeba było robić, to po prostu naparzać jeden przycisk, w tym wypadku kwadrat na padzie od PS4 i walka praktycznie sama się wygrywa, przynajmniej ja dotychczas miałem takie doświadczenia. Nie jest to jakieś strasznie super, bardziej mi się podobała zawsze walka na miecze, nawet w Assassin's Creed Unity, no ale zobaczymy, jak to się będzie prezentowało w pełnej wersji tej gry. Tymczasem mamy cutscenkę, która kończy tą prezentację, więc tak wygląda Assassin's Creed w Syndicate w akcji. Już chciałem powiedzieć, że Assassin's Creed Victory. Także no, jest to, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni. Jak na razie te systemy albo działają tak, jak działały w Unity, albo jest coś nowego, co nie jest jakoś specjalnie spektakularne albo innowacyjne, no ale już zobaczymy, jak gra wyjdzie. Przyjrzymy się temu jakoś bliżej. Dzięki za uwagę i trzymajcie się.